po której to się wraca do domu, młoda damo. Ojciec, jutro! Wszystko kurwa jutro! Dokładnie to samo, córcia, mówiłaś w poprzednim odcinku. Tak? Tak. Córcia, ty masz problem. Wiem. Której to się... No, córcia, teraz to przesadziłaś, żeby cię policja odprowadzała do domu? Tata, nie, to jest stripteaser, on mnie podwiózł do domu. Jak to stripteaser? Jaki? Okej, okay, brak spodni by to tłumaczył. A to prawda, co o was mówią, że macie duże. To jest kuchnia. Co to było, co? Co ci odbiło, synek? Przecież wiesz, że ojciec jest ciężko chory, a ty teraz koleżanki do domu sprowadzasz. Jak ty powiedziałeś, że twój tata nie żyje, a ty mieszkasz co z mamą? No bo myślałem, że tak będzie, jak już przyjdziemy, ale stary kutwa się trzyma życia strasznie. Dobra, dobra, to zrobimy tak. Pójdziemy to dopić, pójdziemy po jeszcze jedno i wrócimy jutro i zobaczymy, jaka sytuacja. Tak? Dobra. Już? Tak szybko? Jestem! Co tak wcześnie, synek? A, bo wiesz, tata, walczyliśmy ze smokiem i kolega Robert miał taką lancę z takim zaklętym zębem demona. Ja rzuciłem czar, jakoś tak szybko poszło. A powiedz mi, piłeś coś? Nie, absolutnie nic. No dobra, no może trochę. A co piłeś? No trochę Pepsi. Spokojnie, jeszcze przyjdzie jego czas. On ma 32 lata, kobieto. Zapowiada się, że przyniesie k***a jajo do domu, a wnuki będą z mocięcami. Spadaj mi stąd. Dobrze. I co? I teraz znowu będzie, gdzie się szlajasz? Co robisz ze swoim życiem? Dlaczego tyle pijesz? O Jezu! No was to interesuje, mnie też to gówno interesuje, dlatego że to jest moje życie, moje sprawy i moje bananowe telefony do Tedego, rozumiecie to? A na was to ja mam wyjebane. Nara. Kto to k***a był? To niby policja. Jaki Tede, jakie banany? Druga 30. Rekord, moja droga, rekord! No i co, zabrakło języka w gębie, tak? Cofka. Wódka? Kebab był? To łazienki. Tylko nie zapchaj z lewu. Nie zasraj wanny jak twoja matka ostatnio! Jeśli wam się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i to jest ważne, jeśli będziecie followować Instagram Wimilton, to wypuśćcie tego człowieka tam. Także pomóżcie go.